Wow! Proszę spojrzeć. Pogoda jest, spóźniła się, ale jest. Słońce przybyło. Wszystko działa. Troll czuwa. Proszę państwa, dzisiaj będzie piękny koncert w Nurfurite o 7:00. Mamy teraz z Jensem bardzo ciekawą dyskusję. Właśnie rozmawialiśmy sobie na temat tego, jak Norwegia zmieniła się na przestrzeni lat. Jens ma już 75 lat, mieszka tu całe życie i właśnie tak rozmawialiśmy sobie o tym, że teraz w hotelach i restauracjach pracują wyłącznie obcokrajowcy. I to jest. Jens mówi, że to jest wszystko w porządku, ponieważ oczywiście, bo Norwegia by nie funkcjonowała teraz bez obcokrajowców, tak? Taka jest sytuacja w tej chwili tutaj populacji. Ale co było bardzo śmieszne, z czego właśnie się śmiejemy, to, że i dzisiaj, i wczoraj, i przedwczoraj były takie sytuacje, codziennie prawie mamy, że Jens, gdy chce podejść do kogoś w restauracji, czy do kelnera, czy w hotelu, na recepcji, czy gdziekolwiek i zapytać o coś, to pierwsze zdanie, jakie musi powiedzieć do tej osoby, to jest, i teraz on wam powie, the first sentence that you address somebody in Norway now in hotels or restaurants before you ask the question is what? Snakke Meaning, to znaczy, czy mówisz po norwesku. I teraz proszę sobie wyobrazić, sytuacja jest kuriozalna, prawda? W Polsce wyobraźmy sobie, żeby wszędzie, gdzie wchodzimy, po prostu pytać na początku, czy ktoś mówi po polsku, no rzecz jest niewyobrażalna. Ale oczywiście problem jest, wiadomo, dużo głębszy i nie jest to wszystko takie czarno-białe. Także rozmawiamy sobie dzisiaj w dniu koncertu o tym i mamy bardzo taki ciekawy. Green room and a wonderful welcome message. Kjære Greg og Jens, hjertelig velkommen til oss. Vi gleder oss til konserten. Drogi Grzegorzu Jensie, serdecznie witamy Was u nas i cieszymy się na koncert. Dobry wieczór. Ach, jak pięknie. Dzisiaj goszczę w operze w Nurfurite. I tutaj w operze w Nurfurite, proszę państwa, stoi jeden z najgenialniejszych, najwspanialszych, najcudowniejszych fortepianów, na jakich grałem. Ten model Fazioli jest po prostu niesamowity. I to nawet nie chodzi o to, czy to jest Fazioli, Steinway, czy Yamaha, czy Kawai, czy Bechstein, czy Wesendorfer. Bo ja zawsze mówię, że jakby nie mam ulubionej marki fortepianów, choć uwielbiam Fazioli, dlatego że praktycznie 99%, może 95% Fazioli, na jakich grałem, zawsze były fortepianami niezwykłymi, wspaniałymi. I chciałem dzisiaj nagrać taki krótki film przy okazji tej próby, którą mam tu przed koncertem, bo może państwa zastanawia to, co tak naprawdę w tym fortepianie jest takiego, że tak zachwyca mnie jako pianistę i co sprawia, że mam tak wielką przyjemność z grania. Powiem krótko. Na tym fortepianie mogę robić wszystko, co chcę. Ten fortepian pozwala mi na absolutnie wszystko. A teraz troszeczkę z technicznego punktu widzenia. Zapraszam państwa troszeczkę bliżej na teraz. A little closer, troszeczkę bliżej, żebyśmy zobaczyli, o co chodzi z dotykiem. Otóż chodzi o różnicę w dotyku i w tym, jak reaguje fortepian na różny dotyk. Najpierw szukam najbardziej cichego dźwięku. I ten model ma niesamowicie, można szeptać. Myślę, że słychać dźwięk, mam nadzieję, bo to zależy od mikrofonu. I teraz to jest mój punkt wyjścia. I teraz delikatnie tylko zmieniam dotyk, a fortepian reaguje na tą zmianę. I to się dzieje, proszę państwa, na każdym klawiszu. Więc to jest jak wszechświat. Ja mam dzisiaj
koncept przede mną taki, że mam wszechświat dotyków przed sobą. Jeszcze. I teraz pokażę Państwu to na przykładzie wspaniałego utworu Edwarda Grieg'a, na Arietta się nazywa utwór, opus 12, numer 1. Bo na tym właśnie utworze można pokazać te różnice. Różnice koloru i dotyku, które ten Fazioli, ten instrument potrafi i pozwala mi zrobić. Słuchajmy się w różnicę. Zmieniam kolor. Nie ma dwóch nut, które są tak samo dotknięte. Teraz uwaga, kolor będzie głębszy, będzie głębiej, więcej i coraz mniej. Nie ma granic w tym instrumencie. Jeszcze ciszej. I do góry. I mamy... Jaki mamy długi dźwięk. To jest przeciwieństwo tego instrumentu, który miałem ostatnio, poprzednio. Ten dźwięk był krótki. Tutaj jest długi dźwięk. Jaki długi? Jeszcze mamy coś pięknego. I znów, teraz chcę to zjaśnić. Troszeczkę dać jakby to był księżyc na niebie. I coraz mniej. I teraz coraz więcej. I znów więcej, mniej. I mniej. Uwielbiam grać cicho. I to do Chopina też jest przepiękne. Ale w każdym razie to jest właśnie to, co sprawia... Słyszycie Państwo, jakby dźwięk się zbliża do nas i potem oddala się od nas. Zbliża i to oddala. Ach, jak ja bym chciał moje filmy o Chopinie, wszystkie, które zrobiłem przez 2 lata, robić na takim instrumencie. To by było coś niesamowitego. Ale to jest, proszę Państwa, no, długi, koncertowy instrument, wspaniały model. I już nie mogę się doczekać, jak będę na nim dzisiaj grał i chciałbym, żeby ten koncert trwał 24 godziny bez przerwy. Mógłbym grać na tym instrumencie nie jedząc, nie pijąc. Po prostu cieszyć się tym dźwiękiem i będę w niebie. Znów cudowna energia z tego miejsca. Serdecznie witamy. Tutaj się będę przebierał za chwileczkę. Do Fazioli inna muszka. O, taka, o, ładna. No, szacunek do fortepianu musi być. Zaraz gram. I play soon. Mest med de kantonene på meg. Fra de to landene som betyr mest for ham, som har blitt så utrolig glad i Norge.
Light to have such a piano and to it's and I played it all over the world and I played in many fantastic pianos but this. But maybe you wonder why this piano, what is so special about this piano too. So I thought it's very easy, I can explain to you. If you are so close, it's much easier to do it. It's not only the, just the sound of the piano that, you know, I just play and the piano is always, the sound is beautiful. No, not really that, because there are many pianos that have fantastic sound. But what many pianos don't have, and this one has, is the way how it reacts to my touch. And the way how many different colors and steps in the sound I can achieve. And I'm talking about it now because in the first piece I play for you now by Grieg, Arienta, you can hear that. When you see, I can touch very delicately. And usually bad piano or even very good piano, but not that piano, will not have the sound. And then I can change a little, and then I can go more and more and more and more. And I counted today, it was like between 60 and 70 different steps that I could achieve on this piano. Incredible. And then imagine I can do it on every single key and with two hands, with left hand and right hand, I can. So I can vary this. So that's why we have like a whole orchestra today. And I enjoy it so much. Okay, so now let's enjoy together Grieg Opus 12. So check my website also. And I hope I see you again. Yes, thank you very much. Yes. Thanks. Sorry. Yes. Do you want me to sign you? Yes. Then. Dwie godziny innej muzyki, zupełnie. Też na pamięć. A potem dwa, jeszcze później gram jeszcze jeden koncert i jeszcze gram jedną drogę, on też dwie godziny. I nadal się będą wyćwiczyć. Nie. Nie. Bardzo proszę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za przyjście na koncert. Powiem temu samemu. Hello. Hello. The most fantastic. Oh, it's, yeah. This is such a, especially the second part, it's such a music that's yes. Thank you very much. Thank you so much. Yeah. To cry. Yeah, it was so huge. It was so intense. The second part especially. Yeah. Great to hear. Yeah. I did my best. The piano helped also. Piano. Yeah. Well, I loved your masterclass yesterday. Oh. I like it. Thank you. All our people, you like. Perhaps at the beginning it was nervous, but after it. Och, i skończyłem koncert, proszę Państwa, to był najlepszy koncert w tej trasie. No, podwójne owacje na stojąco, ale chodzi bardziej o też o energię i o to, jak to brzmiało przede wszystkim. I teraz dobra wiadomość, nagrałem go. Mam nagranie i będę teraz pracował nad tym nagraniem, żeby go jak najszybciej opublikować. Oczywiście nie cały koncert, ale przesłucham to i te utwory, które uzyskają moje błogosławieństwo, pojawią się wkrótce na YouTubie, także proszę spokojnie czekać. Cóż, szczęśliwy, bardzo zmęczony. Dzisiaj niestety nie mamy jedzenia, bo wszystko jest zamknięte tutaj. Także na szczęście przygotowano nam tutaj w garderobie kanapki, które będą naszą kolacją. Cóż, ostatnie sprawdzanie, czy wszystko wziąłem, czy wszystko mam, to czego nie cierpię, czyli pakowanie, jak Państwo widzicie, no już jestem praktycznie przebrany, spakowany i wracamy do hotelu. Jeszcze tylko dwa koncerty do zagrania i wracam do kraju. Dobranoc. I love you. Kocham Cię. Skończyliśmy koncert wreszcie i teraz koncert był, tak jak Państwu już mówiłem, wspaniały, ale teraz mamy problem, tak jak też chyba wspominałem, nie mieliśmy jedzenia. Jedyne co udało się, to wziąć kanapki, które zostały przygotowane dla mnie na przed koncertem przez organizatora. To i co, i tak jest bardzo miłe, miałem je po prostu w garderobie, ponieważ jak Państwo wiecie, ja przed koncertami nie jem, więc wzięliśmy je i teraz mamy kolację po wspaniałym koncercie.
wszystkiego dobrego, zdrowie.